Na miejscu trzymamy się razem. Nie możecie odchodzić od grupy, bo zabłądzicie. Zrozumieliście? Wszystko gotowe, jedziemy. Przyjechał autobus, stoi tam. Ustawcie się w dwuszeregu i idziemy. Zostaw tego chłopaka. Jesteśmy przyjaciółmi, nie robimy nic złego. Po tej wycieczce Chuy będzie musiał się ze mną ożenić. Zdenerwowała mnie opowieść Blanki. Ostrzegałam, że ta harpia nie zabierze cię do swojej willi z basenem. Pamiętasz? Mówiłam, żebyś nie oddawała mebli. Żebyś nie porzucała domu, bo nigdy nic nie wiadomo. No i znowu jesteś sama. Zresztą jak zwykle. Sola otra vez, como siempre. Tragándote todo tú sola. Pues sí. Pero es que... Tak będzie lepiej dla Chuya. Kogo ty chcesz oszukać? Bez niego nie ma dla ciebie życia. Dzień dobry. Czego pan chce? Zostałem Chuya. Po co pan przyszedł? Chcę, żebyśmy we trójkę, ty, Chuy i ja, jeszcze dziś polecieli do Barcelony. To niemożliwe. Weronika mnie zamknęła i zmieniła zamki. Musiała mieć pewność, że nie wyjdę, kiedy jej to nie będzie. Ale ze mną nie wygrasz. Przecież mogę zadzwonić do komisarza Bresanowskiego. Nie ma sygnału. No tak, przecięła kabel. Wiedziała, że wykorzystam jej nieobecność, żeby się skontaktować z komisarzem. Nie pokonasz mnie, Weroniko. Choćbym osobiście nie mogła powiedzieć prawdy, to tu ukrywam list, w którym wszystko opisałem. Choćbyś mnie zabiła, nie unikniesz kary. Policja znajdzie list, badając przyczyny mojej śmierci. Obyś tylko nie znalazła go pierwsza. O czym pan mówi? Kupiłem dla naszej trójki bilety do Barcelony. Gdzie jest Chuy? Nie ma go. Nic nie rozumiem. Przykro mi, ale mój syn nigdzie nie pojedzie. W przyszłym tygodniu zamieszka ze swoim ojcem. Kiedy tylko pan profesor ożeni się z panią Weroniką. Przepraszam, nie widzisz, że to okazja? Bierz bilety, odnajdź Chuya i wyjedźcie. Od dawna troszczysz się o Chuya. Wiem, że nie jest ci łatwo. Ostatnio kłopotów przybyło. Możesz być z Chuyem, nie bojąc się, że ci go odbiorą. Nie oczekuję zapłaty za wychowanie Chuya, ale dałam słowo panu Ricardowi. To prawda, że Ricardo jest ojcem Chuya, choć nie chciał go uznać za swojego syna. Pamiętaj, że Chuy nosi moje nazwisko.
Stoję po twojej stronie. Nie potrzebuję pana. Proszę wyjść. Dobrze. Niech tak będzie. Wiedz, że zrobię wszystko, aby tam ci nie odebrali syna Marii. Ty nie skorzystasz z biletu, ale Chuy na pewno to zrobi. Pojadę do szkoły. Chuy jest nieletni, a ja jestem jego opiekunem prawnym. Kiedy będzie za późno, zrozumiesz swój błąd. Czy ty nigdy się nie nauczysz? Już wiesz, że Weronice nie wolno ufać. Oby Federico znalazł Chuya i wywiózł go jak najdalej od niej. Czego się spodziewałaś? Wytwornego obiadku? Tutaj się nauczysz manier. Jeszcze deserek. Droga Marino, dowiedziałem się o twoim ślubie z Federikiem. Nie powstrzymały go kraty więzienia, ani długi wyrok, jaki cię czeka. Odwiedziłbym cię, ale nie chciałem się narażać na twoją odmowę spotkania. Szczerze życzę ci szczęścia, którego nie osiągnęłaś przy moim boku. Ja też odmienię swoje życie. Zamierzam ożenić się z Weroniką. Przy niej zapomnieć i zacząć wszystko od nowa. W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy z Chuyem za granicę. Spędzimy tam co najmniej 2 lata, aż zabliźnią się rany, które mu zadałaś. Żegnaj, Marino. Ricardo. Wieczorem Balbina pojechała do Mariny z listem od pana Ricarda. Z listem? Powiedział, żeby jak najszybciej go dostarczyła. Widziała się z Mariną? Oddała list? Nie, to znaczy tak. No to tak czy nie? Nie mogła się zobaczyć z Mariną, ale oddała list strażniczce. Co też Ricardo mógł jej napisać? Biedactwo, jakie straszne chwile musi przeżywać w więzieniu. Gdybyśmy tylko skontaktowały się z Guillermem, on na pewno by ją wyciągnął z tego piekła. Ty? Ja. Czego chcesz? Przyszłam cię zabić, przeklęta. Nie zabijaj mnie. Ratunku. Nie strzelaj. Będziesz dalej krzyczeć?